Cześć! Czołem! Karol Lewandowski i Wojtek Kozoń. A oglądacie program Wehikuł Podróżniczy. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam, jak zorganizować własnego niskobudżetowego Eurotripa. Powiemy Wam, ile tak naprawdę kosztuje taka wyprawa oraz na co zwrócić uwagę, żeby uniknąć zbędnych problemów. Przede wszystkim potrzebujecie środka transportu. Pomysłów jest wiele, bo możecie pojechać autostopem, możecie jeździć pociągiem, latać samolotami. My na naszą pierwszą wyprawę specjalnie do tego celu kupiliśmy tego busika, w którym właśnie tutaj siedzimy. Kosztował on jedyne 2000 zł. W naprawę wsadziliśmy 3000, czyli cały koszt auta wyniósł nas 5000 zł. I w tym były też koszty wizualnego przygotowania tego auta, pomalowania, wsadzania jakichś kanap, dywanów, ścianek, firanek itd. Ale plusem jest to, że możecie do niego zapakować spokojnie 6 osób, więc koszt rozkłada się po prostu i robi się atrakcyjny. My akurat wybraliśmy to auto, po pierwsze dlatego, że jest bardzo klimatyczne, a po drugie dlatego, że jest wystarczająco duże, żeby pomieścić tutaj 5-6 osób z pełnym bagażem, żeby można było tu spać, zabrać zapas jedzenia, kuchenkę i całą resztę. A ponadto jest stosunkowo łatwo znaleźć do niego części w zasadzie w każdym zakątku Europy, więc w razie czego bez problemu znajdziecie sobie jakieś części, żeby zreperować autko. Główna zaleta podróżowania własnym samochodem jest taka, że to jest nie tylko środek transportu, ale Wasz dom na kółkach, w którym możecie jechać, spać, jeść i właściwie odpadają Wam niezliczone koszty. Gadżet! Podróżniczy! To widelec. Palcem. Podejrzewamy, że są jeszcze inne urządzenia typu łyżko-palec albo nożo-palec. Cały dzień z tym chodzi. Nie, to na pewno jest tak jak Wolverine. On tak zaciskał rękę i ty mu noże, a masz tego, i ci wyskakuje widelec z palca. Albo chodząc po mieście, jak są czasem takie restauracje porozkładane. Ogródki możesz iść i szkoły frytka zawijasz i idziesz dalej. Swojego Eurotripa musicie zacząć od zaplanowania trasy. My proponujemy Wam trzy najbardziej popularne kierunki. Na zachód, czyli sporki. Taka świnka porki była kiedyś, nie? Bierzecie porki ze sobą i jedziecie poświntuszyć. Z Polski na Gibraltar, z Polski na północ, czyli North Trip, i z Polski na Bałkan. Wszystkie te wyprawy mają nie więcej niż 7-8 tysięcy kilometrów, a co za tym idzie, jesteście w stanie zrobić taką trasę w około miesiąca. Planując własnego tripa, pamiętajcie o tym, aby liczyć nie więcej niż 200-300 km jazdy dziennie. Bo po prostu tego typu samochodem nie jesteście w stanie przejechać dziennie więcej, żeby po drodze jeszcze coś pozwiedzać, a nie tylko gonić. Szykując taką wyprawę, dobrze jest pojechać jak największą grupą, bo wtedy rozpadają się koszty. Ale w takim samochodzie najbardziej komfortowo jedzie się w 6, maksymalnie 7 osób. Zbierając ekipę, pamiętajcie też o tym, żeby zabrać swoich najlepszych kumpli, ludzi, z którymi się dobrze czujecie. Bo miesiąc czasu w niezbyt ciekawym towarzystwie może Wam zepsuć nawet najlepszą wyprawę. Jakie dokumenty są potrzebne, żeby wyjechać na takiego Eurotripa? W większości państw wystarczy Wam tylko dowód osobisty, którym na każdej granicy się posłużycie. Warto mieć ze sobą też paszport, jeżeli planujecie wyjazd do państw innych niż te, które znajdują się w strefie Schengen. Czyli w praktyce, jeżeli jedziecie na Bałkany, to przyda Wam się paszport, ale jeżeli jedziecie na zachód albo na północ, to naprawdę wystarczy dowód. Szkoda taszczyć zbędne dokumenty. Ponadto musicie się zatroszczyć o to, żeby Wasz kierowca albo kierowcy mieli międzynarodowe prawo jazdy. Wyrobienie takiego prawka to jest koszt około 20-30 zł i po prostu idziecie do swojego starostwa, składacie wniosek i 2 tygodnie później macie już ten dokument, który nie wygląda zbyt dobrze, bo to jest taka książeczka, która w ogóle nie przypomina prawa jazdy, bardziej jak książeczka zdrowia. I większość... Możecie też wziąć na przykład książeczkę szczepień, jak ktoś się nie umie po polsku, to i tak się nie doczyta. No większość policjantów, którzy Was zatrzymają, to wyśmieje Was za ten dokument, ale trzeba mieć, bo zdarzają się tacy, którzy naprawdę tego wymagają. Jadąc na Bałkany swoim samochodem, trzeba też pamiętać o zielonej karcie. Jest to międzynarodowe ubezpieczenie, które jest dodatkiem do Waszego podstawowego ubezpieczenia i jest wymagane właśnie między innymi gdzieś tam w Bośni, w Serbii, w Albanii i tak dalej. W niektórych ubezpieczalniach ta zielona karta jest wydawana za darmo. W innych trzeba dopłacić, ale to już trzeba się dowiedzieć u siebie.
jadąc na taki wyjazd, dobrze jest się ubezpieczyć, bo nigdy nie wiecie, czy przypadkiem nie urwie Wam nogi i nie trzeba będzie jechać do szpitala. Dlatego warto kupić tanią kartę Euro 20 SZEP. Euro 20 SZEP. Najtańszym rozwiązaniem będzie zakup karty Euro 20 SZEP. Euro 26 lub karty ISIC. Kosztują one między 100 a 200 zł w zależności od tego, jaką opcję ubezpieczenia wybierzecie, ale w zupełności wystarczą na takiego tripa. I mając taką kartę z ubezpieczeniem, w wielu miejscach macie też dodatkowe studenckie zniżki na różne bilety, noclegi itd. Największym kosztem w czasie takiej wyprawy jest oczywiście paliwo. Licząc sobie trasę 7000 km i auto, które spala mniej więcej 7-8 litrów dziennie, trzeba założyć, że spalicie paliwa za około 3,5 tysiąca złotych. Koszty jedzenia na zachodzie też są dosyć duże, dlatego dobrym rozwiązaniem jest zabranie sporych zapasów jedzenia z Polski. Jakichś zupek chińskich, wielki wór makaronu, ryżu itd. Ewentualnie jakieś puszki, konserwy, wszystko to, co Wam się nie zepsuje w aucie, a możecie ze sobą zawieźć. Po prostu taniej będzie samemu sobie te posiłki przygotować i kupić je w Polsce, niż latać po marketach gdzieś za granicą. A żeby można było przygotowywać te posiłki, to trzeba też zabrać ze sobą jakąś kuchenkę. Najlepiej po prostu dużą tą 5-litrową butlę z palnikiem i to spokojnie Wam na 3-4 tygodnie powinno wystarczyć. Ale jeżeli na przykład zapomnicie butli albo Wam się zepsuje, to w kolejnym odcinku pokażemy Wam, jak zrobić taką kuchenkę samemu. Do kosztów jedzenia musicie jeszcze doliczyć sobie dodatkowe koszty, takie jak zakup wody i dodatkowe wydatki na jedzenie, na przykład na śniadania, bo będziecie chcieli kupić jakieś pieczywo i tak dalej. Nas przy miesięcznym wyjeździe na 5 osób wyniosło to jakieś dodatkowe 1500 zł. Fakt na dziś. W Atenach, prowadząc samochód w stroju kąpielowym, możesz stracić prawo jazdy. Także uważajcie. Ale już bez stroju kąpielowego nie ma problemu. Nie ma problemu. Można topless jeździć. Oczywiście, jeżeli będziecie planowali swojego Eurotripa i chcieli zobaczyć jak najwięcej, nie możecie pominąć też kultowych atrakcji turystycznych, więc trzeba na nie przeznaczyć sobie jakiś budżet. My podczas tego naszego miesięcznego Eurotripa na 5 osób wydaliśmy około 1000 zł na dodatkowe wejściówki, jakieś atrakcje, muzea i inne tego typu rzeczy. Bardzo dużym kosztem mogą być koszty noclegów, ale nie będą, bo będziecie spali na dziko. Więcej na temat tego, jak spać na dziko, jak znajdywać noclegi i tak dalej, opowiadaliśmy w poprzednim odcinku. Ale w Europie Zachodniej nie ma z tym żadnego problemu. My przez całą tą wyprawę nie wydaliśmy ani złotówki na nocleg. Więc śpicie albo w aucie, albo w namiotach, które wieziecie ze sobą. Wiele osób zastanawia się właśnie, jak podczas takiej wyprawy się po prostu myć. Jednym z rozwiązań jest własny prysznic. My na pierwszej wyprawie mieliśmy po prostu na dachu zbiorniki z wodą, do tego podłączony jakiś wąż i grawitacyjnie był z tego prysznic. Ale teraz idziemy z technologią do przodu i kupiliśmy sobie elektryczny prysznic podłączany do gniazdka od zapalniczki, który ze zbiornika zasysa nam wodę i jest normalna słuchawka taką jak macie w domu i się można w prosty sposób szybciutko umyć. Koszt czegoś takiego to jest około 100 zł. Dlatego warto. Ale jeżeli nie macie prysznica i nie macie zbiornika, możecie skorzystać z innych miejsc, na przykład z rzeki. Na stacjach benzynowych można się wykąpać czasem. Pod wodospadem. Można się w porannej rosie po prostu tak ponacierać, albo piaskiem na plaży też. Orosić się poranną rosą, się ponacierać. Czy bardzo często też przy plażach są po prostu prysznice, z których można za darmo skorzystać. Niby idziecie się spłukać z soli, a tak naprawdę idziecie się umyć. Podsumowując, koszty takiego całego tripa na osobę to jest około 2000 zł. Na tyle wyniosło łącznie z kupieniem samochodu. Właśnie, czyli zastanówcie się, 2000 zł za miesięczną wyprawę jest to bardzo mało. A jeżeli pojedziecie większą grupą, w 6, 7 czy 8 osób, to te koszty jeszcze bardziej spadają. A jeżeli w ogóle macie już swój samochód, no to będzie jeszcze taniej. Tutaj Wam przedstawimy takie tabelki pokazujące, ile to mniej więcej wychodzi w przeliczeniu na osobę. A jeżeli chcecie, to poniżej też jest link, pod którym możecie sobie pobrać taki specjalny dokument, w którym możecie wpisać, w ile osób jedziecie, na ile czasu i to Wam wyliczy mniej więcej, jakie są koszty takiej wyprawy. Tak jest. A ponadto w książce Busem przez świat wyprawa pierwsza znajdziecie rozdział przygotowania, w którym jest opisane, jak nasza wyprawa pierwsza była przygotowywana. Są tu tabelki, wyliczenia, ile my wydaliśmy kasy, więc warto z tego skorzystać. Kupcie książkę, przeczytajcie albo pożyczcie od kogoś. Polecamy. Zapraszamy też na naszego bloga busemprzeświat.pl, gdzie jest bardzo dużo artykułów dotyczących tego właśnie, jak tanio podróżować, jak zorganizować takiego Eurotripa. Są dokładne mapy wszystkich wypraw europejskich, które myśmy zrobili,
Także na pewno warto tam zajrzeć, szykując swoją wyprawę. Mamy nadzieję, że Was tym zainspirujemy, poczytacie, dowiecie się. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to śmiało możecie pisać w komentarzach pod tym filmikiem, albo możecie pisać do nas na Facebooku. Dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka. Subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. A następny odcinek już za tydzień o tej samej porze. Czwartek, 19. Cześć. Czołem.